Cześć, jestem Małgorzata i jestem założycielem biura projektowego Mia Home. Jak wiecie, na własnej działalności wcale nie ma tak dużo czasu, jakby się komukolwiek wydawało, aczkolwiek zakładając działalność, mówiłam do męża, że a kurczę, fajnie, własna działalność, będę mieć więcej czasu dla ciebie, dla dziecka, jak będę na chorobowym, będę mogła sobie robić dzień wolny i tak dalej. No to jest mit. Już to wiem. Aczkolwiek wiadomo, jak to jest w projektowaniu wnętrz. My, architekci, mamy tak naprawdę na głowie bardzo dużo, zwłaszcza jeżeli mamy nadzór nad projektem. I tak naprawdę pomysł Roberta i Magdy z aplikacją KissList był po prostu dycha. Dlaczego? Po zainstalowaniu wtyczki, tak naprawdę wszystko macie pokazane na stronie internetowej. Instalujecie wtyczkę poprzez Google bądź inną przeglądarkę internetową i wchodząc na dany produkt, który użyty został w projekcie, przypinacie sobie po prostu go do listy zakupowej dla danego klienta. Oprócz tego możecie sobie robić swoje katalogi, co jest bardzo pomocne, ponieważ jeżeli używacie jeden i ten sam stolik, albo jeśli używacie jedno i to samo krzesło, które gdzieś tam przewija się w projektach, to jest to rewelacyjna aplikacja, ponieważ macie tak naprawdę możliwość skopiowania danego produktu i wklejania go do zakupowej listy, nad którą aktualnie pracujecie. Serdecznie polecam, nie zastanawiajcie się, jeśli jesteś projektantem, architektem, homestagingerką, totalnie się tym nie przejmuj, od razu jakby arkusze kalkulacyjne, Excel i tym podobne idą w kosz. W tym momencie wykonanie listy zakupowej zajmuje mi około niecałej godziny, gdzie wcześniej siedziałam nad tym materiałem nieraz do dwóch dni, w zależności jaki miałam metraż projektowanej przestrzeni. Także zachęcam, instaluj. Cześć!